Kładziemy i otwieramy. Za 100 od razu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Dzisiaj pójdziemy sobie do kopalni chromitu i postanowiłem, że oczyszczę ją całą. Zobaczę, co tam fajnego mogę znaleźć. No i ile tych wszystkich surowców zdobędę z całej kopalni. Z tego co pamiętam, to chyba nie byłem jeszcze w celu takim, żeby wyczyścić całą kopalnię. Tyle co po fragment mapy, czy tak po prostu. Także pójdziemy sobie tam. Wezmę sobie od razu zadanie. Jest tutaj niski poziom trudności. Akurat w kopalni chromitu. Wziąłem też dynamity. To rozwalimy też w tej kryjówce ściany. Zobaczę, co tam ciekawego w środku znajdę. Także na początek zadanie. Śledzimy. I jeszcze pójdziemy sobie, bo mam dwie mapki, to zobaczymy, co tam znajdę w tej kryjówce. No i zobaczmy. Pierw tutaj. Nic ciekawego. Standardowo w sumie. Jedyne co tam w środku. Może być coś cennego. Ale jeszcze to zobaczę. Na wszelki wypadek. No okej. A tutaj co mi da? O, cały secik ciuchów zimowych. Na pewno wezmę to, modrzew, owiec. O, narzędzia niklowane też, bandaże. Glycelor. Glycerol, dobra. To szabla, szable, 350. Nie, nie będę brał. Wezmę tylko jeszcze stąd ten cały secik. Ok. Fajnie. Mam jeszcze jedną mapkę, to jak zniknie ta za godzinę, to może albo w następnym odcinku sobie też odwiedzimy, żebyście zobaczyli, co będzie następnym razem. Ok. Idę szybko to zanieść i lecimy do kopalni chromitu. Zanim udamy się do kopalni chromitu, wyruszę tutaj jeszcze wozem, bo chcę jeden sposób jeszcze sprawdzić na ten pewny niby save. Po prostu jak będę miał całą mapę, przeczytam ją i pokaże mi się ta miejscówka tej kryjówki bandytów, to wtedy pójdę do jednego miejsca, potem do drugiego i zobaczymy wtedy save. Bo może jak już ten czas będzie się odliczał właśnie tej kryjówki, gdzie mamy pójść tego szefa zabić, to może wtedy właśnie pokazać się save, żeby nam odwrócić uwagę. Także zobaczymy. Także wóz tutaj zostawiam, ale ja idę do kopalni. Wyczyszczę ją całą. Mam nadzieję, że tej broni mi starczy, bo tam ich trochę jest. Jak wiecie, że to jest najtrudniejsza miejscówka w grze. Niby pokazuję tu od 80 poziomu. Ok, wchodzimy. Też mi granit jest potrzebny, bo muszę ulepszyć podłogi i warsztat broni podnieść na poziom 5, żeby sobie craftować te lepsze ciuszki. Ok, ja się skupię pierw na zabiciu ich, a potem będę sobie zbierał. Ja poczekam, aż przybiegną. Tylko trzech na razie. Bo wolę, jak są, wiecie, w grupce. Wtedy tą bronią, o. Wtedy tą bronią lepiej się zabija. Tu ich jest sporo. Ale jakoś damy radę.
Broń powinno mi starczyć. Dobra, na razie nie. W sumie tego. Ile ja mam tego? Dobra, te liny jeszcze mogę wziąć. Nie chcę też mieć ich za dużo, bo potem miejsca nie mam. Zobaczymy, co tutaj. Alkohol jedynie. I lecimy dalej. Jedzmy. 5 skór, fajnie. Jest marmur. No wołaj, wołaj, wołaj kolegów. Chodźcie. I dobranoc. Leżysz. Mega dobra broń, powiem wam, dużo mi pomaga. Potem sobie ją naprawię. Sporo tego jest, kurczę. Muszę to wszystko wzbierać. Dobra, tego nie chcę. Właśnie. Też wziąłem tę dynamitę, bo wiedziałem, że gdzieś te ściany się rozwala. I nie wiem, czy zaryzykować, czy tam będzie coś wartościowego. Może weźmiemy. Dobra, zobaczmy. Ile mi tu w ogóle ich zużyje? Chyba jeden, co nie? Jeden, dobra. Zobaczmy. Czy warto? Bo podobno nie warto. Gdzieś już sprawdzałem i. Ale tutaj chyba nie. Nie no. 20 sztuk rudy chromitowej i tuba 36 plus do spodni szeryfa. Fajnie, nieźle. No, w sumie to jeden tylko dynamit, tak? A sprawdzić chciałem właśnie. No, chodźcie teraz. Ten pobieg tam. A no, chodź. Ale wiecie, teraz mam niski poziom tej misji i może dlatego też są ci słabsi przeciwnicy. Najgorzej jak ja tu byłem któregoś dnia i byli ci w tych ciuchach. Wiecie, zastępcy szeryfa. Tego muszę zabrać. Sporo. Granic potrzebny. Okej, pierw wyczyśćmy. A, tutaj tylko zwierzęta. No właśnie, jak ma się mało odwagi, to one też by przeszkadzały. Mnie nie atakują, tylko Grizzly mnie atakuje, bo chyba Grizzly jest od 70. 70 odwagi trzeba mieć na Grizzly, żeby Grizzly nie atakował. Ale jeszcze fragmentów mapy nie widziałem. Czy ja coś tu potrzebuję? Bardziej bym chciał tych surowców pozbierać, powiem wam. Dobra, biegnij. Szybciej was pozabiję. O, to sobie wezmę. Jesion. Kurczę, te dynamity troszkę mi przeszkadzają. Ale jak stąd wyjdę, to potem znowu tu będą troszkę słabo. Dobra, zobaczmy też tutaj. O, marmur. No tego nie chcę. Dobra, poczekajcie. Takie pierdoły to ja sobie odłożę. O, nie będę tego zbierał. Jak mam tu dynamit użyć? Przez to ciało nie mogę. To fajnie. Zobaczcie, nie mogę. Nie w tym miejscu go zabiłem, co trzeba. No szkoda.
Okej, okay, no co, tylko tyle? Myślałem, że ich tu więcej będzie. Poczekajcie, tam jeszcze pójdę. Nie, no tu jest już. O, biegnie. Się pokazał jak. To zjedzmy. Tutaj mam skrzynię. Nic ciekawego, a tutaj? Jeśli chodzi o te skrzynie tutaj, to słabo. Tutaj jest jeszcze. Ciekawego nie ma, jak sami widzicie. Okej. Czyli tak. No właśnie te dynamity niepotrzebnie wziąłem, powiem wam. Mogłem w wozie zostawić w sumie. Nie pomyślałem. Coś mi tutaj. Dziubie mnie. No dobra, a czekajcie, a jakbym. A ile to mam? Nie, 20. O, tu gdzieś. Sobie zrobię dodatkowe miejsce. O. I tu mogę sobie schować, co mogę sobie schować. To mogę sobie schować na razie. I tak, to bym chciał. I to. W sumie jesion to sobie zbiorę. Nie wiem, czy będzie w ogóle tutaj tyle tego. To. I. Chyba. No i wezmę po prostu auto i niech mi ile zbierze, tyle zbierze. Najwyżej jak sobie. Najwyżej jak sobie ten. Wykorzystam dynamitę, to jeszcze tu przyjdę. No bo jakoś nie było ciężko. Ale zobaczcie, że nie ma ten. Nie było mapy żadnej. Dziwne. Ale fajnie, trochę marmuru się pozbiera. I okej, okay. Dobra, ja sobie tutaj pozbieram i. I co? No i trzeba pójść tą mapkę znaleźć w lesie klonowym. Albo w zagajniku jesionowym. Dobra, praktycznie wszystko wziąłem z kopalni. Tam zostały jakieś resztki. Także jak tak wygląda sytuacja. No jakiegoś szału nie ma, dużo tego nie masz. Aż tak dużo tego nie ma, no ale zawsze coś, tak? Okej, okay, lecimy teraz, znajdziemy te fragmenty mapy. Granic sobie będę zbierał przy okazji. Tu mamy zadanie. Co tu jest ciekawego? Spróbujemy, może akurat się trafi gdzieś. Szukamy tych fragmentów. Dobra, jest pierwszy. No w kopalni nie było, tutaj od razu. I gdzieś drugi będzie zaraz na pewno, bo to niski poziom trudności. O, tego rudniku. A, bo bota też zabiłem w kopalni. I miał parę sztuk tej rudy niklu. Także od razu wziąłem. Chodź tu, wielko ludzie. Ale wytrzymała jest ta broń, naprawdę. Zaraz sobie ją naprawię, jak wrócę. No. Ale się przycięło coś. Czasem tak to ma. Kłoda nie chcę, nie chcę kłody. No i co?
gdzie ten fragment. Dobra jest. No i okej. I teraz zrobimy taki... Zaraz wam powiem, o co chodzi. Włączymy. Od razu czytam, żeby ta lokalizacja się pokazała. Bo tutaj raczej sejfu teraz nie znajdziemy, bo wóz już był wcześniej. Ale tylko pójdziemy tam do zagajnika i potem tu wrócimy i więcej nie będę sprawdzał. O, jest duch. Akurat zadanie wykona się. Dobra. Patrzcie, kolejny fragment mapy. Ale już niepotrzebny jest. Zaraz 90 poziom będzie. Fajnie. Rybkę weźmiemy i marmur. No i dobra, tutaj... No nie, jeszcze ta piasa. Trzy! O! Czasem daje jedną czarną skórę, teraz dała trzy. Ej, to i topia piasa zabije. Chodź tutaj. To bronią to łatwo. Jeszcze jak krytyczny poleci, to... O, teraz poleciał to... O, łatwo, łatwo. Dobra, nie ma tutaj. Zrobimy tak teraz. Lecimy. Pójdę do zagajnika i potem tu wrócę. Przejdę szybko całą mapkę i zobaczymy. No bo teraz jest moim zdaniem bardziej ryzyko, gdy mamy już tą lokalizację. Czas się odlicza. Więc może tak to... Może o to mu chodziło. Że teraz możemy trafić save, żeby odwrócić uwagę. 32 minuty, dobra. Lecimy tutaj. Wyrusz. Wchodzimy i patrzymy. Tutaj jest ich sporo, ale tu sejfu nie ma. Ojej, muszę patrzeć, bo zaraz broń mi się zniszczy. Czekajcie, ja zmienię, bo jak się zniszczy całkiem, to będzie źle. Ale w sumie będę podnosił teraz warsztat broni. To będę mógł już sobie craftować, bo odblokowałem tą broń. Miałem ten plan już. Dobra, szybko tak przelecę tutaj i... Będzie to będzie, bo jestem ciekaw. Miałem to sprawdzić właśnie wcześniej już. Granic sobie zbieram. W sumie i bazalt potrzebuję. Bazaltu trochę, no tak. Coś na podłogi i ściany. Chyba tutaj nie będzie, na to wychodzi. Może mi się polatało. Więc wiecie. No ale to można i normalnie trafić. O tyle to offsa pewnie by musi pójść, żeby znaleźć. No ale gość wczoraj wrzucał znowu na Facebooku na stronie Westlanda. No już ma 30 sejfów. I to wszystko w mieście trzyma, no to... Jak on je tak szybko znajduje? O, spodenki. Spodenki. Zobaczymy tutaj. No, ten jeszcze do mnie strzela. No i tutaj. No to wychodzi, że nie ma. Także wracamy do lasu klonowego.
Dobra. Jeszcze zabiję go. A tutaj na dole jeszcze. Okej, okay, wychodzę. No i tutaj jeszcze zobaczę. A potem lecę do tej kryjówki. Ale wiem, że jak za pierwszym razem to sprawdzałem, dużo owsa mi poszło i nawet jak to jest możliwość, że trafi się częściej ten safe, to i tak za dużo owsa idzie. Jak się trafi przy okazji, no to czemu nie, tak? Dobra, nie będę was zanudzać. Znajdę to... To znajdę. Jak nie, no to widzimy się już w kryjówce. Okej, okay, nie trafił się safe. Więcej razy nie będę sprawdzał, bo szkoda owsa. Jak ma się trafić, to się trafi. I tak wygląda to, co zabrałem, co udało mi się zabrać z kopalni, jak i z tych lokalizacji. Z lasu klonowego i zagajnika jesionowego. Może nie jest to dużo, ale zawsze coś, tak? Tej broni już nie będę używał. W sumie mogę po ten... Szablu. Szablu mi lepiej pójdzie. Tu zbiorę sobie cały jesion, bo jest sporo tego, powiem wam. Dobra, jeden. Dobra, to tu chodź. Mnie tam ci zauważył. O, jest. No chodź, 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 chodź. Idę. Już po tobie. Co mi dasz? O, dzięki, bo tamta mi się zniszczyła akurat, zobaczcie. Super. Już pozabijam ich tutaj wszystkich. Zadanie wykonane. A, tego nie wziąłem, zobaczcie. Wrócić do szamana. Dobra, to zaraz sobie wrócę. Jak zrobię tutaj. I tak. Użyjemy tutaj te dynamity. Odwaga. Teraz... O, fajnie, skóry. Zobaczmy, co w tych tubach. No ten pierwszy był taki nawet spoko. I tak, nie wiem dokładnie ile tutaj schodzi tych dynamitów, ale chyba 4 na drzwi i okna, a 5 na ściany. Także no, chyba tutaj rozwalimy. Bo on... Dobra, zobaczmy, bo on pewnie będzie podzielony na dwa takie, wiecie. O, 90 poziom. No tak, bo przecież dodawałem teraz. Szybkość ataku sobie dodam, bo odwagi mi chyba starczy. Tylko Grizzly sobie atakuje, a tak to... Tak, wezmę sobie szybkość tym razem. W sumie ja chyba cały czas dodawałem. To w mutiny w odwagę cały czas teraz dodaję. A tutaj chyba w szybkość dodawałem. Już mi się myli. Dobra, zobaczmy ile mi to zabierze. Miałem 7. Czyli 3. No to na ścianę 4, nie 5. Cały... O, ale a, jest tutaj jeszcze z boku. Tylko właśnie, czy to się opłacało. Zobaczymy, co tu znajdę. Dobra, kurtka. Rewolwerowca. No, powiem wam, słabo. Możemy jeszcze tamto rozwalić, jak tu już jestem. Tylko poczekajcie. A nie, nie wiem, czy mi sta... A, jest okno. I zobaczymy. No, moim zdaniem nie opłaca się tego, tych dynamitów zużywać. No bo nie ma jakiegoś szału. Co do... Do tego, co znajdziemy tam. No dobra, zobaczmy. Wykorzystam, bo chyba...
Nie patrzyliśmy tak na odcinku jeszcze. No i sami ocencie, czy się opłaca, czy nie. Słabo, bardzo słabo. Już by mogli tubę dać. O, do tej broni co używam, 47. Spoko. Już by, wiecie co? Już mogliby dać lepsze rzeczy, naprawdę. Sześć, siedem, osiem, tak. To po 3 na taką ścianę idzie 3 na... 3 na okna i drzwi, 4 na ściany. Okej, dobra. Także myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Dobra, mam dobrą informację. Znalazłem safe, jest na górze. Wróciłem do lasu klonowego, żeby odnaleźć tego szamana i znalazłem safe. Tylko, że jest problem, bo trzeba mieć pusty wóz, a ja mam tyle tu rzeczy, ale powiem wam, jakoś tutaj zorganizuję i będę miał, i wezmę ten safe. Otworzymy go w mieście i zobaczymy, co fajnego z niego wyleci, bo też na odcinku dawno safe'u nie otwierałem. Także ja tutaj to ogarnę. Zrobiłem sobie miejsce, usunąłem to, co jest mi tak najmniej potrzebne. Idziemy po ten safe. Czyli, kurczę, no... Nie wiem co o tym myśleć. Ale no widzicie, już jestem po misji w sumie. Już wykonałem i ten safe się pokazał, więc myślę, że to jest losowo. Zobaczcie, jest. Że to jest losowo. Po prostu jak ma się trafić, to się trafi. Okej. Teraz jakoś by ich tutaj pozabijać. Myślę, że szablu. Chodź ty, pojedynczo. Zostaw ten safe. Jestem ciekaw, co w nim będzie. Dobra, biorę go od razu i lecimy. Hurra! No idź. Zaraz pewnie mi ktoś tu wyskoczy, jeszcze będzie mi przeszkadzał. Tyle wziąłem, zobaczcie. Wziąłem granit, rudę i marmur, jesion, skóry. To takie najpotrzebniejsze rzeczy. Surowce. Lecimy, lecimy. Ciężki, to coś dobrego. On jeszcze ten duch. A, jeszcze tego szamana miałem znaleźć. Dobra, to ja sobie zaniosę safe i sobie go znajdę. Włożony. Jeszcze się upewnię, jest. No, jestem zadowolony z dzisiejszej wyprawy. Jeszcze zobaczymy, co będzie w sejfie. Może jakaś fajna broń? Ale też właśnie słyszałem, że no jak się znajdzie, to fajnie, ale tak żeby go szukać, to większa strata owsa niż warte, co tam jest w środku. To, co jest tam w środku, to wiecie. Podobno się tak nie opłaca. Dobra, lecimy. Jedziemy wozem. Dużo energii, dużo, dużo. Bardzo dużo ten wóz potrzebuje. Znaczy koń. Dobra. Bierzemy safe. Co kolega nam da. Na posaka, buty mi zniszczyli. Kładziemy i otwieramy. Za 100 od razu. I co? Podobnie. No tylko, że modrzew jest. Ale tą broń już miałem i to jeszcze trochę zniszczona. No sami widzicie. Czy to się opłaca? Okej. No dobra, także tym razem będziemy kończyć odcinek.
i co do zobaczenia w kolejnym. Cześć!